Stopa bezrobocia w powiecie dębickim wynosi 4,9% i jest o 0,3% niższa niż rok temu. Stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5,4%, w województwie podkarpackim 9%. Jak podkreśla Katarzyna Rostowska-Machnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, na dzień 30 kwietnia 2023 roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie było 2452 osoby, w tym 1472 kobiety. Poszukiwane są zawody z zakresu handlu, przetwórstwa, gastronomii i sprzedaży, również w transporcie i przetwórstwie. Ciężko jest na obecnym rynku pracy odnaleźć się kulturoznawcom, socjologom, politologom, specjalistom administracji publicznej. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przystąpił do realizacji projektu Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu dębickiego. Od kwietnia ogłosiliśmy nabory z Europejskiego Funduszu dla Podkarpacia. Pozyskaliśmy ponad 5 milionów złotych na aktywizację osób bezrobotnych z powiatu dębickiego. Dla kogo jest ten projekt? Ten projekt jest skierowany głównie dla osób do 30 roku życia, osób starszych powyżej 55 roku życia, dla osób bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych kobiet, osób z niepełnosprawnościami. W ramach tego programu już też są ogłoszone nabory i bardzo chętnie wszystkich zapraszamy. Realizować będziemy następujące instrumenty. Będą to staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie, wyposażenie miejsc pracy oraz bony na zasiedlenie. Największą popularnością wśród bezrobotnych cieszą się staże, a wśród bezrobotnych bezzwrotne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej skorzystało 28 osób.